Cześć, Karol. Cześć, Łukasz. Miło cię znowu widzieć i to spotkanie online będzie dzisiaj, mam nadzieję, szczególne. Porozmawiamy sobie o takim zjawisku, które myślę jest na ustach wielu ludzi. Intuicja ma różne wydania. Jest intuicja kobieca, jest intuicja ekspercka. To się tłumaczy jako wgląd. Jakby tak spojrzeć głębiej w to słowo. Co myślisz o tym słowie? Jak ci się ono kojarzy? Kojarzy mi się z tym, że zawsze dyskutujemy, jak ona się ma do danych i co wybrać. To jest chyba moje pierwsze skojarzenie. I że niektórzy krzyczą, że wolą dane, a niektórzy krzyczą, że wolą intuicję. To jest fajny punkt wyjścia, bo teraz to wejrzenie, ten wgląd może się odbyć bez danych, więc pytanie, jaka ma być rola tych danych, kiedy już doświadczymy tego wejrzenia? Co dalej? Jak ty postępujesz? Czy ty w ogóle miewasz wglądy wejrzenia, tak zwaną intuicję? No, miewam. Wiesz, ludzie chyba po prostu ją mają, tak sobie myślę. I gdzieś pamiętam jakąś analizę badania, że ta intuicja jest lepsza, kiedy mamy dużo wiedzy. Więc ja sobie tak myślę, że to nie jest tak, że ona jest z wewnątrz, czy że nie bazuje na zewnętrznych danych. Może my nie wiemy po prostu, kiedy podejmujemy intuicyjną decyzję, na jakich danych bazujemy. Nasz mózg nie zawsze potrafi odróżnić, czy może często nawet nie potrafi odróżnić, czy jakaś informacja pochodzi z wewnątrz, czy z zewnątrz. Tak, no, słynne różne eksperymenty, przykładanie elektrod do mózgu, gdzie komuś wydawało się, że właśnie hasa po polu i tarza się w kukurydzy. Więc sobie myślę, że może my po prostu nie wiemy, że korzystamy z danych. Zresztą coś mi tak podpowiada moja psychologiczna intuicja dotycząca badań, że to chyba szło w tą stronę, z tego co pamiętam. Ale dawno to było, może być równie dobrze nieprawdą. Właśnie, bo teraz spójrzmy na tą rozmowę. Zadałem ci pytanie, nie przygotowaliśmy sobie skryptu wcześniej i ty A trzeba odpowiadasz. było, trzeba było. Ja ci mówiłem, przygotujmy skrypt. Nie, nie, Ale freestyle. Masz go. teraz odpowiadasz na gruncie czegoś. To nie jest przypadkowe, prawda? To nie jest byle jaka informacja, którą wyciągasz ze swojej głowy, a zarazem nie miałeś tego przygotowanego, więc do pewnego stopnia my, jak odpowiadamy na czyjeś pytanie, to jedziemy na intuicji. Czy inaczej na to patrzysz? No tak, nie? Tylko że ona się nie bierze znikąd. My możemy nie wiedzieć, skąd ona się bierze, skąd bierze się taka, a nie inna odpowiedź. Co posklejaliśmy w swojej głowie, że wychodzi akurat taka informacja. Natomiast no pewnie nasz mózg na czymś bazuje. Jak ma informacje, ma zakodowane w pamięci, nie wiem, 1000 przypadków, no to wie. To taki przykład, który ja bardzo lubię chyba do rozmowy o tym, to jest przykład robienia zakupów w sklepie. Gdzie masz ten sam sklep, chodzisz do niego, nie wiem, codziennie czy co 2 dni, robisz zakupy spożywcze, no i kupujesz mniej więcej to samo, nie wiem, kończy ci się jogurt, mleko, co tam kupujesz, tak? No i z grubsza przeważnie płacisz podobny rachunek. On się może różnić o 10% w jedną, w drugą, tak? Wiadomo, czasem coś weźmiesz, czasem nie, ale nagle podchodzisz do kasy i masz rachunek wyższy o 30%. No i natychmiast to zauważysz, nie? Wybija ci się to i mówisz, okej, przecież zakupy jak zawsze, a co jest z tym rachunkiem? Ale nie sumowałeś tego, kiedy wkładałeś do koszyka, po prostu wrzucałeś tak jak zawsze. Idziesz, nie wiem, masło, banan, co tam potrzeba, nie myślisz o tym, tak? Mówisz, że i tak musisz to kupić. No a nagle coś ci mówi, okej, coś tu jest nie tak. No tylko pytanie, co to jest intuicja? Czy może to jest twoje pozauwagowe, czy nieświadome, jak niektórzy wolą, przetworzenie kilkuset zakupów, które tam robiłeś, kilkuset case'ów. Jakbyś robił pierwszy raz zakupy, to byś nie wiedział, ile powinno być, mniej więcej. Ja nie mówię, że dokładnie. Czy ten przykład, który opisałeś, pokazuje, że coś się działo nieświadomie przez jakiś czas i nagle jest takie obudzenie. Mówisz, coś tu jest nie tak. Nie? I to jak
jak się wgłębiałem w definicję intuicji, to kluczowym takim wyróżnikiem jest to, że nie ma uświadomionego procesu dochodzenia do czegoś, do rozwiązania problemu najczęściej, czy do tego po prostu wejrzenia. I ten przykład bym od razu zestawił, ten, który podałeś, z takim zdaniem, które usłyszałem od jednego z dyrektorów HR. Swoją drogą osoba, która podejmuje wiele czasem trudnych, czasem pod presją czasu decyzji. To zdanie brzmiało tak. Intuicja jest dla mnie ważna, może nawet kluczowa. Moi ludzie, z którymi pracuję, zdają sobie z tego sprawę. I teraz najważniejsze. Jak czuję, że coś idzie w niedobrym kierunku, to wtedy ta intuicja tak się wybija. I teraz wracając do twojego przykładu. Czyli zauważyłem nagle, jakby nie prowadząc jakiegoś świadomego procesu, że coś jest nie tak. I to jest jeden przykład, tak? Czyli że zauważam, że coś jest nie tak i to sprawia, że być może się wycofuję z działania, być może świadomie coś sprawdzę w bardzo taki przemyślany już sposób, nieintuicyjny, ale może być też inna droga intuicji, że pcha mi w jakąś stronę i mówię, intuicja mi podpowiada, żeby to zrobić. I to są, bym powiedział, takie chyba dwa kluczowe przejawy intuicji, o których moglibyśmy porozmawiać. Oczywiście w oparciu o to, jak dane czy analizę danych to wkomponować. No, jakie masz te doświadczenia? No, jakby ten pierwszy przykład, chyba, o którym mówiliśmy, jest taki bezpieczniejszy, nie? Bo to jest taki znak stop. Nie? Można powiedzieć, trochę ta intuicja wchodzi w rolę takiego sumienia i mówi, ej, chyba coś tu nie gra, nie? Jakby poczekaj. Zanalizuj jeszcze raz. Jakby tu wydaje mi się, że to jest takie, wiesz, bardzo przydatne. Trochę mam problem w drugą stronę o tym temacie, który mówisz, bo ja się spotykam właśnie wśród nas HR-owców z tym, no, że my stwierdzamy, my nie potrzebujemy danych, bo my wiemy. Bo nasza intuicja, nie wiem, często wystarczy. Zamieniana czy przekreślana i mówimy wtedy nasze doświadczenie, tak, mówi, że ja nie potrzebuję analizować, co tam się dzieje w fabryce. Ja wiem, że ci ludzie mają z tym problem, nie? Bo ja jestem od ludzi i moje 17-letnie, 19- czy 20-letnie doświadczenie mi tak mówi, że ci operatorzy to tego potrzebują. No i tu już mam problem, nie? Bo jakby ja bym wybrał ścieżkę, sprawdźmy najpierw, nie? Co w trawie piszczy. Co mówią dane? Zbierzmy jakieś dane w ogóle, bo często tych danych w organizacji nie ma. A presja czasu. Gdyby to, co powiedziałeś, ten przykład, prawda, był jeszcze oznakowany presją czasu, a wiadomo, że analiza danych nie zawsze może być zrobiona bardzo szybko. Wiesz to, ja nie lubię tego argumentu, Łukasz. Nie, kiedyś mój taki mentor z czasów studiów HR-owy powiedział tak, Karol, Einstein miał tyle samo czasu, co ty. I zobacz, do czego doszedł. I to jest takie, wiesz, uważasz, że to jest za ważne, to jesteś w stanie to zorganizować, lepiej bądź gorzej, natomiast zorganizujesz to, to nie zrobisz innych rzeczy, nie? Jak stawiasz priorytet na coś. Jakby ja nie do końca kupuję ten argument, nie? Że nie wiem, nie mamy czasu analizować, to podejmijmy głupią decyzję. No jakby okej, czasem musisz skrócić ten etap, jakby ja to akceptuję. Albo czasami świadomie powiedzieć, dobra, jakby trudno, w tej sytuacji nie mamy w ogóle czasu, podejmiemy tą decyzję. Ale chyba chodzi mi o coś takiego, że czasami my wychodzimy z założenia, że po prostu wiemy. Mhm. To jest trochę chyba powód do tej naszej poprzedniej rozmowy, że o tych przekonaniach, że my po prostu powinniśmy wiedzieć, znać się na tym, trochę jak Polacy na skokach narciarskich. Bo przecież pracujemy w HR-ze, nie? Za to nam płacą, żeby znać się na zasobach ludzkich. Co to w ogóle znaczy tak naprawdę? No właśnie. Na zasobach ludzkich. Jeszcze chciałbym do jednego się odwołać w tym, co powiedziałeś. Doświadczenie. Pytanie, czy ilość lat doświadczenia sprawia, że nam jest chętnie iść w kierunku intuicji? To chyba jest częste, że ktoś już zaczyna liczyć to w dziesiątkach lat, to mówi, no ja już mam taką zawodową intuicję. I czy to jest pomocne, czy to staje się swego rodzaju obciążeniem, że zaczynamy być dogmatyczni, że ta intuicja to tak naprawdę powielanie starych wzorców, które nabyliśmy w doświadczeniu, a rzeczywistość się zmienia. Dobre pytanie. No pewnie, wiesz, znajdziemy
tyle samo dowodów za, co i przeciw, nie? Bo nawet no, jest masę badań na temat tego syndromu eksperta, tak, że eksperci podejmują w sytuacjach nietypowych gorsze decyzje niż nowicjusze, no bo właśnie nie analizują. Odpalają jakiś schemat, tak? Mówiąc wprost, po prostu zachowują się w sposób dogmatyczny, tak jak to ująłeś, tak? Oszczędzają myślenie. Z drugiej strony, no znajdziesz masę przypadków w drugą stronę, gdzie rzeczywiście to doświadczenie jakby jest sens zastosować, nie? Mi się wydaje, że no w ogóle chyba powinniśmy na to tak spojrzeć z trochę innej perspektywy zachowania pewnego balansu i tego, że moim zdaniem powinniśmy zacząć od danych, natomiast na te dane trzeba nałożyć swoją intuicję. I no bo z drugiej strony to może wrzutka, tak, ale my trochę tak mitologizujemy dane. Ktoś ma dane, to ma obiektywną prawdę. No to nie jest tak. Dobrze wiesz, że masując te dane, można z nich wycisnąć dokładnie to, co potrzebujesz. Zresztą najlepiej to chyba wiedzą ludzie ze sprzedaży, tak, że dowolne cyfry da się pokazać tak, żeby klientowi się podobało. Mhm. No i tu jest chyba kwestia tego, że nawet mając dane, my nie jesteśmy obiektywni. I gdzieś ten nasz zdrowy rozsądek, doświadczenie czy intuicja powinna być na nie nałożona, a nie, że nam wyszło i wiesz, idziemy w to ślepo, nie? Więc ja bym chyba po prostu ułożył to w pewnej kolejności. Dane, a potem zweryfikowanie, czy one są zgodne z naszą intuicją, czy nie. Natomiast tu nie ma odpowiedzi, co zrobić, jak są zgodne i co zrobić, jak są niezgodne, nie? Bo dalej jakby możemy popadać w takie heurystyki, że sobie potwierdzamy swoją pierwszą hipotezę. Tak, jakby dane potwierdzają to, co myśleliśmy wcześniej, nie? Czyli proponujesz pewien taki bezpieczny proces. To ja bym jeszcze coś zaproponował, jako być może alternatywny, ale niesprzeczny swoją drogą. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o zasadzie racjonalnego uznawania przekonań, czy tam zasadzie racjonalności. To jest w ogóle ciekawa zasada, która no pewnie na metodologiach nauk często o tym mówią, natomiast wyjątkowo tu nie chodzi o jakieś takie wyrafinowane teoretyczne dociekania, tylko o taki trochę zdroworozsądkowy tryb. Polega to na tym, że jeśli ja formuję jakiś sąd, jakąś decyzję i ją opieram na czymś, na jakimś fundamencie, to pytanie jest o ten fundament i o mój stopień pewności siebie. Jeśli ten fundament, czyli ta droga dochodzenia była bardzo skrupulatna, zrobiłem bardzo pogłębioną analizę danych, jestem w stanie się pięknie wytłumaczyć, jaką drogą doszedłem do tego wniosku, to mogę być bardzo pewny, że to, co proponuję, jest rozsądne i należy to promować. Z drugiej strony ta sama zasada mówi, jeśli nie jesteś pewien co do tego procesu, który cię doprowadził do decyzji, powiedzmy, że to jest intuicja, to powinieneś powiedzieć, w tym wypadku nie jestem aż tak pewny. I chyba tutaj też wielu HR-owców popełnia taki no, grzech próżności. Ciężko coś rekomendować i powiedzieć, no to jest być może obarczone pewnym poziomem błędu, bo polegam na swojej intuicji. Chyba efekt jest odwrotny zazwyczaj, czyli skoro ja już podejmuję decyzję na bazie intuicji, no to jestem pewien, że to jest dobre, bo to jest moja intuicja, to jest moje doświadczenie. Swoją drogą tą zasadę wymyślił Polak, Kazimierz Ajdukiewicz, strasznie mi się podoba, czyli zasada racjonalnego uznawania przekonań, która jest z jednej strony wymierzona w sceptycyzm, czyli nie powinno się być sceptycznym i zawsze mówić, nie jestem pewien. Jak się zrobiło to dobrą metodą, taką uznaną, to trzeba być tego pewnym, ale zarazem ostrze jest wymierzone w niej przeciwko takiej nadmuchanej pewności siebie, że mówisz, to jest na pewno dobre, bo ja to powiedziałem. No wiesz, to ma głęboki sens to, co mówisz. Że tak powiem, muszę sobie o tym pomedytować w wannie. Czy widzisz, bo z tą intuicją też jest tak, że strasznie rezonuje z osobą. Jak Bill Gates teraz coś powie, albo Elon Musk, to kurczę, w ogóle on chyba nawet nie powinien kierować się zasadą racjonalności, bo wszystko, co on mówi, to jest po prostu świetliste, prawda?
No to jest w ogóle poważny problem osób, wiesz, wysoko postawionych w organizacjach. I ja mam takiego ulubionego no, znajomego, który jest wiceprezesem dużej spółki. No i on chciałby się z pewnych wątków wycofać. Natomiast co on powie, z racji tego, że zbudował tą firmę, jest uznawane za prawdę objawioną. No i z jednej strony on by chciał się wycofać, a z drugiej strony wszyscy go pytają. No i wiesz, jakby powiedzenie po iluś latach pracy w tej firmie, rozwijaniu jej, ja nie wiem, no jest bardzo trudne. Zresztą to jest, wydaje mi się, takie bardzo ludzkie, że my dążymy do tego, żeby mieć takie poczucie własnej kompetencji. To jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka, tak, żeby czuć się kompetentnym. Ten Sokrates, którego my cytujemy ileś tam razy, tak, współcześnie, który mówił, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no jakby super, tylko że to jest takie bardzo nieludzkie, tak? My nie lubimy tego sobie myśleć. Dążymy do tego, żeby mieć potwierdzenie, że nie jesteśmy głupi, żeby mieć potwierdzenie, że mamy kompetencje. Więc to jest zawsze chyba taki moment, kiedy te metody, wiesz, metodologiczne zderzają się z psychologią człowieka. I ten HR-owiec i naukowiec, który je stosuje, nawet w nauce się to pojawia, też jest człowiekiem. No i mamy problem wtedy, tak? No bo zasady, które wynikają z metodologii czy z analizy danych, stawiają tego analityka czy HR-owca w roli racjonalnej maszyny, która potrafi wykonać algorytm, tak? Dojścia do jakiejś decyzji. Natomiast ten HR-owiec dalej ma swoje ambicje, dalej ma swoje cele, często też jakby niejawne dla niego, nie? Dlaczego on pewne rzeczy robi? Bo nie wiem, bo chce się prezesowi spodobać. No i te modele przez to przestają działać. To jest trudne, wydaje mi się. Czyli przydatna może być taka zwykła ludzka skromność, żeby sobie powiedzieć, nawet jeśli coś powiedziałem brawurowo, to może ja to sprawdzę i jeszcze jestem w stanie to troszeczkę dokalibrować, prawda? No wiesz, no tak, tylko teraz wyobraź sobie, nie wiem, podręcznik Armstronga, zarządzanie zasobami ludzkimi, gdzie jest napisane kluczowe kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skromność. No wiesz, jakby... O, piękne. Dochodzimy do dziwnego punktu. Wiesz co, i tak i nie, bo można byłoby zresztą powoli się przybliżać do pewnych podsumowań. Nie musimy tego nie wiadomo jak ciągnąć, bo teraz tak, ten cytat, który podałem, on mi się spodobał z tego powodu, że mówił o tej intuicji takiej przezornej, takiej trochę nawet skromnej, czyli coś mi mówi, że to rozwiązanie, do którego wszyscy dążą, coś jest z nim nie tak, sprawdźmy to. Czyli to jest najczęściej to drugie słowo idące za tą intuicją, że coś jest nie tak. Swoją drogą Sokrates mawiał, że ma takiego ducha w sobie, daimoniona, który mówi mu, nie idź w tą stronę, coś jest nie tak. To miało jakiś kontekst moralny zazwyczaj, ale jest to trochę podobne. Czyli mamy w sobie coś, co nam mówi, tutaj trzeba uważać. To są chyba takie najlepsze też eksperymenty z intuicją związane, kiedy naukowcy, pamiętam, że Antonio Damasio robił taki eksperyment, gdzie pokazywał dosyć twardymi parametrami, że mózg dosyć dobrze reaguje tak zwanymi markerami cielesnymi, somatycznymi na sytuacje zagrożenia. My to mamy jakoś tak mocno ewolucyjnie rozwinięte. A z drugiej strony mamy tą pokusę używania intuicji, żeby coś zrobić, być może nawet coś kosztownego, coś bardzo brzemiennego w skutkach i mówimy, zróbmy to, moja intuicja mi podpowiada, że to jest dobre. I teraz wchodzimy w kwestię, czy ta osoba, która to mówi, ma wysoki autorytet w swojej grupie, czy niski. Jak ma niski, to pewnie wszyscy powiedzą, no, ciekawy pomysł. Tak. Teraz niech zajmą się tym fachowcy. Chyba, że tak się przypadkiem zdarza, że to jest fachowiec, więc się mu mówi, sprawdź to. A jeśli to jest osoba o wysokim autorytecie, no to już się wikłamy w pewne kłopoty i wtedy chyba warto... zachęcać ludzi, żeby jednak uruchomili takie wypracowane, racjonalne metody sprawdzania. To jest to, co ty powiedziałeś, prawda? Żeby zobaczyć te dane. No i wtedy pytanie, czy te dane powinny być zawsze najpierw. Czasem usłyszy się w towarzystwie decydentów jakiś intuicyjny sąd, więc te dane nie mogły się zadziać pierwsze, ale można do nich wrócić. Można wtedy powiedzieć to, co chcemy zrobić.
wymaga, żebyśmy to sprawdzili. To jest z mojej strony podsumowanie, bo chyba więcej... Bardzo ładne, nie chciałbym go zepsuć, dodając cokolwiek. Ale dodam jedno. Co myślisz? Jak, bo się jak nie ty byś, jak powstrzymam. Ty byś, co byś do tego dołożył od siebie, powiedz? Ja bym dołożył chyba jedną rzecz, że kiedy już analizujemy dane, to jakby popatrzmy na nie tak właśnie intuicyjnie czy z lotu ptaka. I tak nawet, wiesz, zrobiłeś obliczenia, nie wiem, masz jakiś raport, patrzysz i mówisz, okej, zgrzyta mi coś czy nie? I jak pojawia wam się odpowiedź w głowie, nie wiem, to jakby też okej. Prawdopodobnie widzieliście tych raportów za mało. Bo kiedy ich widzisz odpowiednio dużo, to ty wiesz, czy ci zgrzyta czy nie. Ja mam takie, nawet swój proces obserwowałem, wiesz, takiej intuicji statystycznej, że widzę wynik jakichś obliczeń. Ja nie wiem, jaki on powinien być, no bo to komputer robi, ja nie zrobię tego w głowie, wiesz, pół sekundy. Natomiast czuję, czy on jest dobry, czy nie. Jak czuję, że jest niedobry i zaczynam drążyć, to znajdę. Mhm. I żebyśmy też tak patrzyli na dane, że one nie są, wiesz, wyrocznią. To nie jest pytanie, czy intuicja, czy dane. Dla mnie zawsze dane, natomiast traktowane też z pewną dozą krytycyzmu i też takiego, co mi mówi moja intuicja na podstawie tych danych. Bo tak jak, wiesz, prezes ogląda kolejne podsumowanie miesiąca na scorecardzie, nie widzi, że gdzieś tam był błąd, bo przecież niemożliwe, żeby marża taka była, nie? No nie policzył tego, no bo przecież to system robi, tak? I liczy. Natomiast czuje, że coś było nie tak. Odpytuje i nagle trafia, tak? Któryś sprzedawca mówi, no panie prezesie, tutaj to mieliśmy tam jakąś lewą fakturę i dlatego ta marża, tak? Ale nie wiedział, nie? Pozwolę sobie jeszcze w takim razie to chwilę pociągnąć. Słuchaj, ja pamiętam, jak mieliśmy ty kiedyś pokazywałeś... Ja wiem, przepraszam, ja wiem. Ale ja wiem. Mówiłem, że zepsuję. Ale nie zepsułeś, bo chciałbym tylko dołożyć coś, co teraz mi przyszło do głowy, jak o tym mówisz. Ty kiedyś pokazywałeś na jednej z prezentacji, jak można przekłamywać w wykresach rzeczywistość i wtedy ten, który je pokazuje, upiera się, że wniosek jest bardzo silny. To jest ciekawe, jak się robi wykres słupkowy i skalę tą ilościową pokazujesz od pewnego punktu, a nie od zera, prawda? I teraz jak na to, ja kiedyś miałem taką sytuację, pokazuję pracownikom wykres, którego nie przygotowałem. Moją rolą było raczej omówić to jaką zjawisko pokazane na wykresie. Przyznam szczerze, no nie przyłożyłem się, żeby sobie jakoś spojrzeć na to krytycznym okiem i pracownik mi zwrócił uwagę, właśnie ta intuicja, o której mówisz, chyba go tknęła, bo ja mu obrazuję jakąś różnicę na wykresie, a on mówi, hej, ale na tym wykresie słupkowym w ogóle nie ma skali. On nam, tam były napisane liczby, każdy słupek miał liczbę, ile, jaka jest wartość, nie było skali, więc teoretycznie to nie jest kłamstwo, ale różnica między tymi słupkami, prawda, w zależności od tego, czy będzie skala od zera, czy od jakiegoś punktu, będzie taka albo taka, prawda, i on to zauważył, on jakby zwrócił na to uwagę, ja wtedy w pokorze, jako że no myślę podobnie jak ty w tej kwestii, zgadzam się z tym, co mówisz, i wtedy ta pokora mi się uruchomiła i powiedziałem, dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę, ja tego nie zauważyłem, ja muszę w to zanurkować teraz, bo nie chciałbym, żeby taki sposób narracji był powielany. Może ta różnica jednak jest zbyt uwypuklona między tymi słupkami. Piękne. To przy okazji nigdy nie prezentujmy danych, które ktoś przygotował. Mam podobną nauczkę na konferencji naukowej, kiedy ktoś zrobił piękne obliczenia w badaniach, które miałem zaraportować. Albo to przynajmniej zróbmy czas, żeby je obgadać tym, kto je przygotował. Jak nie możemy, to zajrzeć w te dane tak. I samemu przejść pewien proces krytycznego myślenia. Nie ma lekko. Nie ma. Może Karol, to i dziękuję dobrze, ci bo bardzo. Byśmy się nudzili. Ja dziękuję również. Dziękuję bardzo za rozmowę, Karolu. Miło Wolski. Było. Łukaszu Mytniku. Trzymaj się. Cześć.